Dziś niedziela, kolejna niedziela sierpniowa. Które? 23 sierpnia dokładnie. Kolejna przed nami przygoda, kolejna podróż, ale dzisiaj nieco inna. Dzisiaj zrobimy po raz pierwszy coś, czego będzie więcej na tym kanale, czyli rowery. Dzisiaj podróż rowerowa. Jak widzieliście, śniadanko poszło zdrowe. Zapakowałem rowery, jadę teraz odebrać jeszcze dwóch koleżków. Jest z nami wuja. Jest, jo. Siemalko. Zaraz to zrobimy. Wuje możecie kojarzyć z mojego kanału, z wyprawy na najwyższy szczyt Irlandii. To prawda. Także ten, rowery już siedzą. I się trzy zmieściły nawet. No proszę. Wuja szczęśliwy. Musiał wstać niedziela, 6 rano. No, nie było to łatwe. Gdzie te reklamy was biedry? Jaki idzie podróżnik, ja pierdolę. A gdzie masz sandały? To jest kolarz podróżnik, Łukasz. Jego też możecie kojarzyć z wyprawy na Carantau Hill. Link będzie gdzieś u góry z tej wyprawy. Proszę bardzo, dzisiaj sponsorem naszym jest firma Centra. Centra. Reklamówę za walną. Jeśli dacie nam 72 lajki, kupimy Łukaszowi torbę. O nie. Dotarliśmy do Lismore, gdzie nastąpi dzisiaj start etapu. Około 112 km zrobimy według mapy. Chłopaki się przygotowują. Trzy rowerki marki Giant, ale to nie jest audycja sponsorowana. Startujemy z Lismore. I to jest właśnie jeden z dwóch zamków na trasie dzisiejszej wycieczki. Panowie, jedziemy! Pozostałość po huraganie. No i zaczynamy podjazd. Podjazd pod V. Nachylenie około 6-7% maksymalnie. W tej chwili mamy tylko 1%, ale będzie do 6, także nie ma tragedii. Piękny niedzielny poranek, a my na rowerach. Tu jest ta przełęcz, przełęcz V. Tam właśnie się udajemy na tę chwilę. Owce się patrzą jak na idiotę, nie wiedzą o co chodzi. Ostatnio zostałem poinstruowany jak wołać kozły i owce. Ba! Ma! Nie działa. Szczerze mówiąc, teraz widzę, że taki człowiek z obsługi, typu kamerzysta, to ma najbardziej przesrane z ekipy. Tacha jakiś balast, zatrzymuje się na jakieś ujęcia, a chłopaki jadą, robią tempo i odjeżdżają. Potem trzeba ich gonić. Czyli najsilniejszy z grupy powinien lecieć z balastem i z kamerką. Tak jest. Czy ja jestem najsilniejszy z grupy? No nie wiem, no. Trzymam tą kamerę i ten plecak.
Na razie tutaj Piotra chcę złapać. A myślałem, że tak przejedziesz. Tutaj? No i jesteśmy, przełęcz drzwi. Witamy. Chłopaki pojechali dalej. Tam troszeczkę dalej jest fajne miejsce, żeby trochę podronować, a jest z nami Łukasz Droniarz. Ja zaraz do nich dojadę. No i piękny widok. Po prostu lubię to miejsce. Rozbiliśmy mały obóz. Łukasz Droniarz. To jest droniarz naszej ekipy. On jest bardzo poważnym człowiekiem, mu nie można przeszkadzać. Będzie latał tym oto cudem. A to cudo to jest Mavic Pro? Mavic Pro. Mavic Pro. Jedynka? Jedynka niestety. Mavic Pro. Też fajnie. A tutaj mamy... Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ale tam mamy taki fajny staw, czy jeziorko. Wuja, jak to nazwać? Log. Log? Tam mamy takie jeziorko. Jak widać, zjeżdżamy. Powoli sobie spokojnie zjeżdżamy aż do takiego miasteczka. Zjechaliśmy do jakiegoś miasteczka i teraz według nawigacji jedziemy w lewo, ale coś wam chciałem jeszcze pokazać. Pamiętacie, jak ostatnio mówiłem? I to się potwierdza. K
Kolejny opuszczony dystrybutor paliwa w Irlandii. Stoimy, bo wuja no złapał gumę, no zdarza się. Następuje zmiana dętki. Zwolnienie blokady. I jedziemy dalej. Jak ktoś pomógł Marcin, to mógł. Kompresor na pełni. A few moments later. Kahir. Za mną właśnie zamek w Kahir. Średniowieczny. Na dole będzie informacja z którego roku. Jeden z nielicznych w takim dobrym stanie z tamtych czasów. Możemy jechać dalej, pojedliśmy, popiliśmy. Zostało nam jeszcze ze 40 km, coś takiego. No i wielka góra. Także pozdrowienia z trasy. Pozdrówcie panowie. Pozdrawiam. O, i jaki zameczek w miejscowości, której niestety nie znam nazwy. Ale jest fajna, jest fajny. Idę w dystrybutory, ale tym razem aktywne. Ale zameczek konkretny. O, jaka ładna rzeka. I widok na zamek. Za nami 75 km, ja mam lekki kryzys. Ale muszę dać radę. Niestety nawet nie wiem co to za mieścinka. Bardzo mała, ale z boiskiem do hurlinga i z zamkiem w tle. Tak właśnie wygląda Irlandia. Prowincja, można powiedzieć, Irlandii tak wygląda. No i oczywiście musi być pub, albo nawet ze dwa.
Podjeżdżamy teraz pod Just a Little Hardcore górę. Just a little. Tak jak mówiłem, już wszystkim to gadam. Ponad 4 km. Więcej. 10-11% przewyższeń. Ej, także zaniżasz wszystkie średnie, przepraszam, że się wtrącę. No. Zaniżasz wszystkie średnie. Drogi jest ponad 7 km, a średnia jest około 15 nachylenia. Sprawdzałeś? Tak. No, ty mi pokazało. No to widzisz. To może nie średnia, tylko no. Za chwilę będziemy tam podjeżdżać. Także do zobaczenia na górze. Tam się włączę i wam wszystko pokażę. A few inches later. Nie ma żartów. Musiałem się zatrzymać. Przede mną już ostatni odcinek. Taki kręty zawijasy, tam się podjeżdża. Nade mną już spora odległość. Kilka kilometrów pod górę. I mały stop, bo jest ciężko. Ten znak oznacza, że zrobiliśmy to. Najcięższy podjazd to był mój w życiu. No ale jestem na górze. Ja nie wiem, gdzie jestem. No tu jesteś, patrz. County Waterford. No i Łukasz. Dzisiaj miał kurde moc. Dzisiaj jest moc straszna. Łukasz Droniarz. Mam nadzieję, że tu już górek nie będzie. Nie, już jest nie, z górki. Jest, teraz mamy zjazd. Piękna droga do Lismore. Zobaczcie, kolejna miejscowość Capo Queen i kolejne opuszczone dystrybutory. Tak jak mówiłem, jest ich mnóstwo w Irlandii. No, a co chciałem mówić? Za nami już 104 km, jeszcze 9 i będziemy na miejscu. Także plan wykonany. Jesteśmy w Capo Queen, długa prosta i włączymy się może jeszcze w Lismore na mecie. No i dzień dobry, albo do widzenia, bo to już jest koniec. Podsumowanie, 111 km. Wróciliśmy do Lismore. Teraz się przepakujemy. I wracamy do domu, jakiś obiad trzeba zrobić. I już odpoczywać w tą niedzielę, ale mordy zadowolone. Dwa grube podjazdy, najpierw pod B, a później pod, nie wiem jak tą górę nazwać. Ona chyba nie ma nazwy. Mordercza góra. Nazwa. Mordercza, no. Ale daliśmy radę. Jesteśmy z powrotem. Dzisiaj jakieś piwko będzie trzeba otworzyć. No. To wszystko, nie? Co tu więcej dużo mówić. Jest moc.